Tu nie chodzi tylko o rozrywkę, nie tylko o fan, nie tylko o sport, ale także o pomaganie tym, którzy nie mogą kupić sobie sami roweru. Jola Wiszniewska? Bogusław Solecki. Drodzy Państwo, dzisiaj poza tym, że kolarze wystartowali na czterech dystansach, było ich tutaj mimo tej fatalnej pogody ponad 1000, zbieramy pieniądze pedałując dla dzieci. Dzieci w domach dziecka, które w przyszłości za te pieniądze będą mogły sobie kupić rowery, właściwie opiekunowie im kupią, no i będziemy mieli, mam nadzieję, przyszłych mistrzów kolarstwa. Oprócz tego, że przeliczaliśmy każdy kilometr każdego kolarza przejechany, to jeszcze można było tutaj na tych stacjonarnych rowerach dołożyć trochę od siebie. Na początek za każdy kilometr Skandia dawała złotówkę, a potem podbito cenę i 3 złote za każdy kilometr, co oznacza, że bardzo dużo pieniędzy dziś udało się w Warszawie zebrać, a to dopiero przecież początek całego cyklu. Jeszcze w bardzo wielu miastach w całej Polsce będziemy mogli dołożyć się do tego, pokręcić trochę i tych pozytywnych kilometrów nabić i kupować rowery dzieciom. Dokładnie tak. Będziemy w 6 miastach poza Warszawą, zatem ten cykl rozwija się bardzo intensywnie. Ja tylko dodam, że dzisiaj, choć ta pogoda faktycznie nas nie rozpieszczała, kolarze nie narzekali jakoś specjalnie. Gdy rozmawialiśmy z nimi, nie mieli nosów na kwintę, raczej uśmiech, raczej pozytywna energia, no ale takie jest środowisko kolarskie i my tę energię do Państwa przekazujemy. A zresztą za chwilę się Państwo przekonają, bo Boguś za chwilę będzie rozmawiał z tym najszybszym i najwspanialszym, ale zanim to ja postanowiłam popatrzeć na człowieka, który zarządza tym wszystkim, prezes Skandii Życie, Paweł Zięba, który teraz też dobija nam tych kilometrów. Panie prezesie, no wielki szacun. No dziękuję. Tutaj tak się umówiliśmy, że po pojeździe na maratonie również przyjdę i będę jeździł, no po to, żeby parę kilometrów jeszcze wykręcić. Tam wykręciłem dzisiaj 38, tutaj myślę jeszcze jakieś 2 na pewno dołożę, do 40. Słyszałam, że ta wasza firma jest totalnie zwariowana na tym punkcie. Kilka lat temu kilka osób zaledwie stawało na starcie, a teraz się biją o to, kto może wystartować z Skandii. No coś w tym jest. Rzeczywiście udało nam się nie tylko stworzyć imprezę powszechną, ogólnie dostępną, ale również taką imprezę, która jest integracyjna w firmie. I rzeczywiście ponad 80 osób jeździ. Jak doliczymy do tego rodziny, dzieci, no to jest ogromny zespół. I ja się bardzo cieszę, bo jednak popularyzacja aktywnego wypoczynku jest czymś, co jest nam bardzo bliskie. Ale oprócz aktywnego wypoczynku i wspaniałej przygody, można jeszcze dołożyć się trochę do tych rowerów dla dzieci z domów dziecka i to też piękne. Tak, taka właśnie była w tym roku jest nasza inicjatywa, że chcemy również, żeby ludzie postrzegali to wszystko, co robimy, jako pewną odpowiedzialność, tak, firmy, za, nie tylko za to, że tworzymy kolarstwo powszechne, ale że możemy też pomóc innym, jeżdżąc właśnie wspólnie, no bo przecież na każdym maratonie to jest, przejeżdżamy ponad jeden glob, tak, więc jeśli to wszystko przemnożymy przez odpowiednią kwotę, to ogromna suma pieniędzy powstanie na koniec, za które kupimy po prostu rowery. Ma pan jeszcze siłę? Tak, oczywiście. No to jedziemy dalej, za chwilę do pana wrócę, a teraz proszę państwa, no musicie zobaczyć i poznać tego, który był najszybszy i dzisiaj najwspanialszy. Grande fondo, grande finale. Tak naprawdę oczy wszystkich kibiców podczas Skandii Maratonu Lang Team skupione są na tym najdłuższym dystansie, na którym rywalizuje elita, a z nami zwycięzca Patryk Piasecki z grupy JBG2. Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo nie dość, że pokonałeś całą konkurencję, to pokonałeś tę kapryśną aurę. Tak, no aura była kapryśna, no jesteśmy zwyczajeni do takich warunków. No wyścigu nie odczuwaliśmy absolutnie tego deszczu, było nam nawet ciepło. No bardzo trudny wyścig, bardzo szybki wyścig, dużo ataków od samego startu. No udało się wygrać, więc jestem bardzo szczęśliwy. Opowiedz o tej trasie, jak to wyglądało, bo to jest płaska charakterystyka trasy. Tutaj zwykle, jeżeli nie ma oczywiście takiej pogody jak dzisiaj, kolarze jadą bardzo, bardzo szybko i trudno się urwać. Tak, no trudno się urwać, no liczne skoki były, wspólnie z całą drużyną pracowaliśmy bardzo. Od samego startu atakowaliśmy, na zmianę jeden z drugim atakował. No i to pozwoliło w pewnym momencie, że po prostu byliśmy mocniejsi. Czy trzeba jakoś specjalnie dobrać sprzęt do takiej pogody? Czy wiedząc o tym, że będzie padał deszcz, ogumienie było specjalne? Tak, zdecydowanie. No, cały rower był przygotowany przez naszych mechaników specjalnie pod ten wyścig. Opony, ogumienie, ustawienie roweru po to, aby szybciej jeździć. Opowiedz o samym tym decydującym momencie, bo pewnie był taki podczas tej waszej rywalizacji, kiedy zorientowałeś się, że to jest ten moment, kiedy trzeba przycisnąć mocniej, zaatakować i oderwać się po to, żeby wygrać. Tak, ja na 30 kilometrze już spróbowałem pierwszej ucieczki, udało mi się odjechać. Przez następne 30 kilometrów uciekałem sam, no ale niestety mnie przeciwnicy doszli. Potem próbowałem troszkę zregenerować siły, aby mieć siłę na finisz. No i to wystarczyło. To jest dodatkowe utrudnienie dla kolarza, być może Państwo tego nie wiedzą.
suplementacja podczas jazdy, bo wiadomo, że te wydatki energetyczne są gigantyczne. Swego czasu, kiedy jeździł Czesław Lang, Lech Piasecki, no to oni się musieli posiłkować bułką z bananem przysłowiową. Wy macie teraz żele energetyczne, które chyba naprawdę pomagają. Tak, tak. Są specjalne bufety na trasie, których dostajemy żele, napoje energetyczne. Tak naprawdę bez nich byśmy nie byli w stanie dojechać w takim tempie. No tak, bo gdy pedałuje się tak szybko, te prędkości do jakich dochodzą tam wartości? A nawet do 60 na godzinę podczas wyścigu. Średnie na takiej trasie są około 34-35 na godzinę. No zatem tutaj kolejny także niezwykle trudny element techniczny, żeby się nie przewrócić, no bo jest po prostu ślizg. Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo kraks, szczególnie przy takim deszczu. Trzeba zachowywać dużą uwagę, no aby się nie wywrócić. Patryk, jakie plany na dalszą część tego sezonu? Rozpocząłeś od bardzo mocnego startu w Scandi Maratonie Lang Team, ale wasza grupa JBG2 z pewnością ma jakiś tutaj plan na cały sezon. Tak, startujemy w wyścigach cross country, jak i maratonach na całym świecie. Następny ważny start jest to etapowy wyścig w Hiszpanii. No i oczywiście potem w Krakowie na Scandi. No tak, w Hiszpanii chyba pogoda będzie lepsza. Wierzymy także, że w Krakowie dopisze lepsza aura. Chyba w słońcu będzie znacznie lepiej, przyjemniej się jechało. No miejmy nadzieję. Oby tak było, drodzy Państwo. Tyle. Patryk Piasecki, zwycięzca tego elitarnego dystansu najdłuższego podczas Scandi Maratonu Lang Team w Warszawie, tego rozpoczynającego cyklu. Ta pierwsza odsłona już prawie się kończy, już tutaj powoli się wszyscy pakują, już zawodnicy rozjeżdżają się do swoich domów, a my wciąż zbieramy kilometry i wciąż zbieramy złotówki po to, by kupować dzieciakom z domów dziecka, z trzech domów dziecka w Warszawie rowery. Piotr, ty wiesz wszystko, ty liczysz od samego rana te kilometry, już wszystko policzyłeś, już było tutaj gotowe, żeby do kamery wszystkim Państwu powiedzieć, no i Karol usiadł po prostu za kierownicę i ci wszystko zepsuł. I dalej jedzie. To super, to jest super okoliczność, bo tak naprawdę impreza powoli przygasa, a u nas, jak widać na załączonym obrazku, gęsto. Karol jest razem z nami, są z nami ludzie, którzy są tak naprawdę organizatorami już w tej chwili, a postanowili, że pakowanie może poczekać, możemy... Ale to ciekawe, bo to oni płacą tę kasę za kilometry i jeszcze sobie teraz dobijają, no żeby jeszcze więcej dać. Rano informowaliśmy wszemi wobec, że złotówka za każdy kilometr, a tu w trakcie dnia podnieśliśmy tą kwotę do 3 zł, czyli z 630 kilometrów zrobiło nam się już prawie 2000 zł. 2000 zł, czyli dwa dobre klasy rowery z samego tego małego evenciku. Oprócz tego jeszcze wszyscy ci zawodnicy, czyli ponad 800 osób, które wzięło udział w zawodach za każdy ich kilometr, a oni jechali na dystansach od 30 do 90 km, 20 groszy na podopiecznych domów dziecka. Mało z tego, te dzieciaki dzisiaj były tutaj razem z nami. Te dzieciaki jeździły, ja z nimi rozmawiałem, widziałem tą energię, ten entuzjazm, te emocje. Na samą myśl o tym, że takie rowery mogą kiedyś stać się ich własnością. Dziękuję bardzo, Piotrze, za cały dzisiejszy dzień. Wspaniała robota. Widzimy się w Krakowie oczywiście. No właśnie, proszę Państwa, bo to nie koniec, to dopiero początek tak naprawdę tego wszystkiego, co nas czeka w tym sezonie. A no właśnie, będzie tych edycji, drodzy Państwo, naprawdę co niemiara. Takiego, myślę, można użyć swobodnie sformułowania. W tym momencie Państwo widzą dokładną mapę tego, co będzie działo się. Paweł Zięba z nami wciąż. Bardzo się cieszymy, Pawle, że jesteś z nami. Na koniec powiedzmy, po Warszawie, co nas czeka? No, czeka nas najbliższa impreza, to jest Kraków za niecały miesiąc. I rzeczywiście Kraków jest już, powiedziałbym, grodem, w którym chyba trzeci bądź czwarty raz będziemy z kolei. Trasa wymagająca, ale bardzo przyjemna i na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mam nadzieję, że pogoda będzie ładniejsza niż dzisiaj, a tym samym jazda będzie na pewno bardzo, bardzo przyjemna. No, Kraków to oczywiście jest jedna z miejscowości na mapie Scandi Maratonu Lang Team w tym roku. Będziemy także w tym legendarnym Bytowie, czyli mieście, w którym urodził się i wychował Czesław Lang, zatem no, tam także emocji nie zabraknie. Krótko mówiąc, będzie od morza po góry, zatem cała Polska właściwie będzie na mapie Scandi Maratonu w tym roku. Tak, dokładnie tak. Ja zresztą pozwoliłem sobie zażartować, mówię do Czesława: Czesław, w tym roku Scandi Maraton zorganizowaliśmy jak prawdziwy tur. Zaczynamy lekkim etapem w Warszawie, dosyć płaskim, a góry na sam koniec, tam będzie rozstrzygnięcie, bo rzeczywiście nie zapominajmy o Bukowinie, prawda, która w tym roku po raz pierwszy pojawiła się na mapie, jak rozmawiałem z władzami Bukowiny, szykują dla nas ogromną niespodziankę i powiedzieli: łatwo nie będzie. O, no to wszyscy możemy już się przygotować. Drodzy Państwo, dziękujemy niezwykle serdecznie. Paweł Zięba do końca był z nami. My również już odmeldowujemy się. Bardzo nam było przyjemnie dzisiaj. Mamy nadzieję, że Państwu też było przyjemnie. Nieważne, że padało. A co tam? Wiola Wiszniewska. Bogusław Solecki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.